Siema, z tej strony Lejmon, to jest, można powiedzieć, drugi sezon Undertale, teoretycznie, ponieważ robimy w tym momencie w pełni pacyfistycznego rana. Tak, chciałbym zresetować cały progres. Okej, teraz się gra zaczyna, najgorzej. Nie ma Flawiego? No dobra. Znaczy, zabiłem go w ostatnim podejściu. Z tego co pamiętam, ta gra dużo zapamiętuje z poprzednich podejść. Cześć, czy wszystko z tobą jest... Czy czujesz się dobrze? Musisz być taki zagubiony i... nie zagubiony, tylko ten... Kocham Polski. Zakłopotany, to znaczy confused chyba... Nie wiem, nie pamiętam w tym momencie. Ach, nie bój się, moje dziecię. Jestem Toriel. Opiekuję się tymi runami. Przechodzę tędy codziennie i patrzę, czy ktoś przypadkiem nie spadł na dół. Jesteś pierwszym człowiekiem, który tutaj przybył od długiego czasu. Postaram się... Zrobię co w mojej mocy, żeby cię chronić przez czas, który tu zostaniesz. Chodź. Przeprowadzę cię przez katakumby. Dobra, także mamy pierwszy punkt zapisu już. Nie wiem, fajnie mi się w to gra. Miałem teoretycznie nic nie mówić. Ale nie wiem, czy będę w stanie. Co w ogóle się napisałem wcześniej, tego nie przeczytałem. Nie jestem chyba w stanie. Witaj w twoim nowym domu. Innocent One. Pozwól, że wyedukuję cię. Jak poradzić sobie w ruinach? Ruiny są pełne zagadek. Starożytne połączenia między... Diversions and... Między jakimiś przyciskami i... tymi... kluczami do drzwi. Musisz rozwiązać je, żeby przejść z pokoju do pokoju. Okej, nie rozumiem tego zdania, absolutnie. Żeby przejść tutaj dalej, zrobić progres, musisz nacisnąć wiele przycisków. Nie martw się, zaznaczyłam te, które musisz... Nie przesunąć, tylko kliknąć. Okej. Nieważne. A jak kliknę to? Nie, chcesz nacisnąć ten inny przycisk. Nawet go dla ciebie zaznaczyłam. Świetnie, jestem z ciebie taka dumna, mały. Przejdźmy do następnego pokoju. Jako człowiek żyjący w podziemiach, potwory mogą cię zaatakować. Będziesz musiał być przygotowany na taką sytuację. Jednakże nie bój się. Proces jest bardzo prosty. Kiedy zacznie się jakby walka, kiedy spotkasz jakiegoś potwora, wejdziesz do walki. Kiedy jesteś w walce, porozmawiaj z nim przyjaźnie. Zagadaj go przez chwilę, przyjdę, żeby rozwiązać ten konflikt. Poćwicz, mówiąc do kukły, którą rozwaliłem w poprzednim podejściu. Tok. Porozmawiaj z kukiełką. Nie wydaje się, że chcę z tobą porozmawiać. Och, świetnie, bardzo świetnie. Jest kolejna zagadka w tym pokoju. Ciekawe, czy jesteś w stanie ją rozwiązać. Chyba nie w tym. Okej, walka. Okej, tu muszę po prostu sobie go skomplementować, albo cokolwiek innego zrobić. Ona tu przyjdzie.
Z łatwa story nie napawa mnie determinacją. A tu jest. A, ona i tak przez to przeprowadzi. Halo? To jest zagadka, ale. Weźmy za rękę na chwilę. Jeśli ktoś nie wie, to ten pokój jest odbiciem pokoju po lewej, także zero stresu. A i także nie zapamiętałem nic z niego. Zagadki wyglądają na zbyt niebezpieczne teraz. A co się by się stało, gdybym... A, nie mogę się wbić w te kolce, to nie Deltarune. Świetnie sobie poradziłeś, moje dzieci, jak na razie. Jednakże mam teraz dla ciebie dosyć trudną prośbę. Chciałabym, żebyś przeszedł do końca pokoju sam. Proszę, wybacz mi. Ta muzyka i to, jak ten utwór się nazywa w soundtracku, jest po prostu genialny. Jak się dowiedziałem. Giga śmieszne, tu nie da się biegać w tej grze. Nie, to niestety nie ta gra. No bo ten korytarz jest jakiś mega długi. Okej. No hej, Toriel. Witaj, moje dzieci. Nie martw się, nie zostawiłam cię. Cały czas byłam za tym filarem. Dziękuję, że zaufałeś mi. Jednakże był powód, dla którego zrobiłeś to ćwiczenie. Żeby przetestować twoją niezależność. Niepodległość. Dobra, nieważne. Muszę teraz zająć się jakimiś swoimi sprawami, więc zostań tu na chwilę. Proszę, zostań tutaj. Jest zbyt niebezpiecznie, żeby eksplorować samemu. Mam pomysł. Dam ci telefon. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, po prostu zadzwoń. Bądź zdrów, czy tam bądź dobry. Ring. Cześć, tutorial. Nie opuściłeś pokoju, prawda? Jest jeszcze kilka zagadek, które muszę ci wyjaśnić. Byłoby zbyt niebezpiecznie, gdybyś sam je próbował rozwiązać. Zachowuj się, ok? No, więc jest checkpoint. Nie chcę robić 20 odcinków w tym drugim podejściu. Okej, Frogit. Kompliment. Frogit nie zrozumiał, co powiedziałeś, ale i tak mu się to spodobało, czy coś takiego. Okej. Nie chcę z tobą walczyć. Sper, świetnie. Na górze, co jest? Jest na tym napisane: weź jednego. Wziąć sobie cukierka? Why not? Okej. To pewnie mnie leczy. Ale chyba nie będę tego potrzebował. Okej, będziemy sporo walczyć z tego, co widzę. Ale to nie jest aż tak ciężkie. Okej, prawie dostałem. Ale na luzie. Powinienem z nimi dłużej walczyć, ale jako, że jestem w tą grę słaby. Zaraz. Którędy trzeba było przejść? A, po prostu w ten sposób. To jest jedna z tych zagadek. Kurna, coś mnie strasznie atakujecie. Czyżby Flały się mścił za to, że go ciachnąłem sekatorem? Zaraz, a już dałem mu komplement. Okej. Czemu tak nos mi się zatyka? Halo. Ja nie jestem chory, przysięgam. Ring. Cześć, tutorial. Tak totalnie bez powodu. Co byś wolał? Cynamon czy toffee to jest bodajże. Czekaj, nie mów mi. Czy jest to Toffee? Tak! Tak przeczuwałam. Kiedy człowiek spada tutaj, ja
Ja po prostu czuję, jakbym już go kiedyś znała. Szczerze mówiąc, kiedy pierwszy raz cię zobaczyłam, poczułam, jakbym zobaczyła starego przyjaciela po raz pierwszy. Dziwne, prawda? Dziwne jest to, że pamięta, że nie pamięta, no nieważne zresztą. Dziękuję za twój wybór. Ring ring. Cześć, tu znowu Toriel. Ty nie chcesz, że nie lubisz cynamonu, prawda? No prawda. Wiem, że jakaś twoja preferencja, ale... Czy zakręciłbyś nosem? Nie spodobałoby ci się to, gdybyś... znalazł to na swoim talerzu? Dobrze, rozumiem. Dziękuję za bycie... patient. Cierpliwym. Świetnie. O, teraz będzie ciekawa zagadka. Oczywiście jak pokonam kolejnego przeciwnika. On zawsze atakuje tak samo? Nie, atakuje jeszcze w ten sposób. No i świetnie. Ciekawe, ile mam w sumie tego już pieniędzy. 8. No za dużo to nie jest, ale... Ring ring. No cześć. Nie masz żadnych alergii, prawda? Dlaczego pytam? A tak bez powodu. Naprawdę. Zaraz, nie, to nie jest bez... Jak tu się przechodziło? Już miałem iść do góry. Tu się w ten sposób przechodzi, nie deptać po liściach, które są na dole. Nie, będę z nimi walczył, bo pieniędzy i tak będę potrzebował. Stop, bo ja nie potrzebuję z nim walczyć. Nie dostanę za to golda, ale trudno. Więc tak, idziemy tu. Tu spadłem ostatnio. Tutaj już jest ten. No trochę debil, ale myślałem, że trochę wcześniej będę mógł wyjść. Nie do końca zapamiętałem tę ścieżkę. Nerwujecie mnie. Moltsmol też nie chce ze mną walczyć. O dziwo. Dosyć przyjaźnie są do mnie nastawieni. Może dlatego, że nie zaatakowałem od razu tej kukły. Okej, więc ten idzie... No nie powiedziałbym, czy bezproblemowo. Bo jednak lekkie problemy sprawia. Ale to bezproblemowo. Ten kamień też bezproblemowo. O! Kto powiedział, że możesz sobie, kolesiu, mnie tak po prostu popychać? Więc prosisz mnie, żebym się przesunął. Okej. Tylko dla ciebie, dynio. Chcesz, żebym się trochę bardziej przesunął? Dobrze. Jak to? Nie wiem, jak to przetłumaczyć po polsku. To była zła... To był zły kierunek? Dobra, chyba wiem. Czy to było pomocne? Chciałeś, żebym tam został? Dajesz mi dzisiaj ciężki wycisk? Nie, to chyba się tak nie mówi. Kurde, lecę przez tą grę jak szybciej niż wcześniej. Wiedząc, że pewnego dnia Myszka wyjdzie i ten ser zje, na pewno jeszcze determinacją, jakoś tak to leciało. Przyszedł tylko pół godziny do napisa bluka, to przyszedł z pół godziny szedłem za pierwszym razem. Czyż sobie poszedł? Ten duch cały czas mówi na głos, udawając, że śpi. Przesunąć to siłą? Tak, bo nie ma innej opcji. Okej, on był bodajże smutny, więc cheerujemy go. Uśmiechasz się cierpliwie do napisa bloka. Okej. Jak na razie dobrze mi idzie, bo nie dostałem jeszcze ani razu. Czemu ten nos jest taki zatkany? Nie rozumiem. Powiedziałeś żart do napisa bluka.
Okej. Nie za bardzo czuję się chyba, żeby ze mną walczyć. Na przykład chcę ci coś pokazać. Spróbujmy. I call it Dapper Blok. Do you like it? Na przykład czeka na twoją odpowiedź. Tak, podoba mi się to. Oh gee. Zazwyczaj przychodzę do ruin, ponieważ takiego tu nie ma. Ale dzisiaj spotkałem kogoś miłego. O, znowu gadam do siebie. Odejdę z twojej drogi. To się teoretycznie jest duchem, więc można przez niego przejść, no ale... Spider Bake Sale. Nie denerwuj mnie. Proszę mi się nie zatrzymywać nagrania w kamerze. 7G, no mam tylko 8, więc zostawię. Jakieś pająki przyszły i dały ci donata. Świetnie. To jest Spider Donut? To jest ważne, tak, to jest Spider Donut. C jeszcze raz. Nie? X? Sterowanie jest strasznie klanki. W tej grze. Dobra, oni tam nas tutorialują. Ring ring. Hello! Właśnie się zorientowałem, że chwilę czasu minęło, kiedy ostatni raz sprzątałam. Nie spodziewałem się jakiegoś towarzysza tak szybko. Pewnie dużo rzeczy sobie leży tu i tam. Możesz się podnieść, ale nie noś więcej niż potrzebujesz. Któregoś dnia możesz czegoś... Możesz zobaczyć coś, co naprawdę ci się podoba. Chciałbyś opuścić pokój z tym w swoich kieszeniach. Okej. Okej, więc teraz chyba bodajże Mold Smola musimy zesperować. I ten po prostu sobie dęsi. I go też sobie sperujemy i dostajemy 0 golda. A nie, 2 jednak. Co tu trzeba było zrobić? Jest tylko jeden przycisk, on był gdzieś tu. Nie. Ale mamy Faded Ribbon, czyli jakaś rozmazana... wstążka bodajże? A nie, kokardka. Don't pick on. Finally someone gets it. Oj tak. Lux patrzy się przez siebie, a ja go speruję. Dostaję 5 golda. Okej, okay, ten switch jednak był gdzieś tutaj, chyba. Tak, to on był tutaj. Ten dźwięk nie napawa mnie determinacją. Kojarzy mi się z czymś bardzo złym. Najdalsze drzwi nie są wyjściem. Po prostu obracają perspektywę jakby. Nie jestem pewny, o co do końca chodziło. Okej, okay, tu muszę bodajże niebieski przycisk kliknąć. Tak, kliknijmy go. Speedrunuję przez tą grę. Vegetoidy, okej. Okay. Devour, nie. Dinner. Okej. Okay. Muszę zebrać kury na zielone warzywo, to skacze. Jeszcze raz, tylko teraz nie umrzeć. Dobrze, eat your greens. Shit, green był po drugiej stronie. Ja to zrobię, spokojnie. Fresh morning taste. Może dostanę więcej golda z tej walki przynajmniej. Teraz dinner weźmiemy od drugiego, bo możliwe, że uleczymy się dwa razy. A eat your greens. Nie z zielem zielonego, nie chcę się grać. Mogłem go zesperować. Byłoby mniej latających rzeczy. Nie zażarłem, nie chcę się grać. Dobra, speruję jednego.
part of complete breakfast. Proszę, nie chcę teraz umrzeć. To po 3 dostaję za jeden hit, także świetnie. I łatwiej się tego unika przy okazji. 0 exp 8 golda. Tutaj co miałem zrobić? Halo? Chcę przejść. Jeśli masz to przeczytać, czerwony. Dwonie vegetoid znowu. Dobra, teraz zrobimy to trochę mądrzej, bym powiedział. Nie zrobimy tego mądrzej, bo zielony był po drugiej stronie. Okej. Dobra. Prawie mi się umarło, ale to nie jest ważne. Zawiera witaminę A. Okej. Tego nie jest aż tak ciężko uniknąć, jak jest tylko jeden. Fajnie, fajna jest ta gra, naprawdę. Trochę mi jej brakowało, nawet bym powiedział. Szkoda, że prawdopodobnie nie będzie żadnego zaskoku, oprócz tego, co się stanie na końcu. Czerwony to jest ten. Chyba. To był ten, albo... A, tu są dwie ukryte i któryś z nich miałem klik. O, nie, jestem na początku. Muszę się tam przejść jeszcze raz. Nie wiem, jak ja nie dostałem, ale świetnie. Spare, you earned 6 gold. Czyli teraz muszę kliknąć ten przycisk. Yes. Przejdźmy dalej. Teraz tu już jest chyba koniec, a tutaj było... Miałem sobie też założyć to. Teraz info. Armor... Okej. DF3, tak. Defensywa się akurat mi przyda. Nawet bardzo. A tu chyba jest broń z pięknym widokiem. Toy knife. Niezbyt miało mi się to przydać, ale sobie zbiorę, tak dla sportu. Nie zamierzam nikogo bić. O Boże, to zajęło dłużej niż myślałem, że zajmie. Jak się tu dostałeś, moje dziecię? Czy coś ci boli? Czy jesteś ranny? Chodź, uleczę cię. Nie powinnam cię zostawiać się tak długo samego. To było bardzo... nieodpowiedzialne, żeby zrobić taką niespodziankę. Myślę, że nie mogę ukryć tego dłużej. Chodź, mały. Tu jest zapis. Ale jeszcze nie, mamy czas, że tak to nazwę. 24 minuty dopiero minęły. Czujesz to? Czuję tą przyjemną muzykę. Niespodzianka. To ciasto o smaku tofi i cynamonu. Pomyślałem sobie, że powinniśmy może uczcić twoje przybycie. Chciałabym, żebyś spędził miło tu czas, kiedy tu żyjesz. Więc odpuszczę ci dzisiaj ciasto z tego, ze ślimaków na dzisiaj. Chodź, mam jeszcze jedną dla ciebie niespodziankę. A oto ona. Twój własny pokój. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Czy coś się pali? Rozgość się. Okej, świetnie. Tu chyba nic nie ma. Od razu powinienem położyć się spać. To zbieramy sobie. I zachowamy to sobie. Nie leczymy się tym, tak jak zrobiłem to ostatnio, bo to mi się jeszcze przyda.
Tu chyba już nic więcej nie ma. Zaraz, mogę zejść sobie na dół. Ale chyba muszę z nią pogadać jeszcze, prawda? Myślę, że powinieneś pobawić się na górze. Jednakże. Nie chciałem tu schodzić, bo muszę i tak z nią pogadać. Już się obudziłeś? Chciałabym, żebyś wiedział, że bardzo się cieszę, że ktoś tu ze mną jest. Jest tyle starych książek, którymi chciałabym się podzielić. Chcę ci pokazać moje ulubione miejsce do polowania na owady. Przygotowałam też Circulum, jakiś kurs twojej edukacji, czy coś takiego. To mogłoby być dla ciebie zaskoczeniem, ale zawsze chciałam być nauczycielem. A właściwie to chyba nie jest to takie zaskakujące. Jednak cieszę się, że tu żyjesz tu ze mną. O, czy coś o tym chciałeś się mnie o coś zapytać? What is it? Okej, muszę niestety to zrobić, gdyż to jest bardzo... Cementy to uses for snails. Muszę o tym z nią pogadać, definitywnie. How about an exciting snail fact? Yeah. Nie chcę tak podchodzić do niej, po prostu ją mordować. Może coś zrobić, zostań tutaj. Jednakże ja wiem, co musisz, Toriel, zrobić. Zamierzam ci w tym przeszkolić, ale nie zarąbać ci kryta za 300, tak jak ostatnio. Chciałbyś się dowiedzieć, jak wrócić do domu, nieprawdaż? Przed nami leży koniec ruin. Wyjście w jedną stronę do reszty podziemi. Zamierzam je zniszczyć. Nikt inny już stąd nie wyjdzie. Teraz bądź dobrym dzieckiem i idź na górę. Nie, ja wiem. Ja wiem więcej po prostu. Każdy człowiek, który tutaj spada, spotyka się z takim samym losem. Widziałam to wiele razy. Przychodzą, odchodzą, umierają. Naiwne dzieci, jeśli opuścisz ruiny, Asgore cię zabije. Ja cię tylko chronię, rozumiesz? Idź do swojego pokoju. Nie próbuj mnie zatrzymać. To twoje ostatnie ostrzeżenie. Aż tak chcesz wyjść? Jesteś taki zupełnie taki jak inni. Jest tylko jedna opcja, żeby to rozwiązać. Udowodnij mi, że jesteś wystarczająco silny, żeby przeżyć. Czekaj. Czemu patrzysz na mnie w taki sposób? Jakbyś zobaczył ducha. Czy wiesz coś, czego nie wiem? Nie? Nie, to niemożliwe. Okej. Ta muzyka nie kojarzy mi się dobrze. Cztery kropki. Muszę ją bodajże zesperować wiele razy. Wtedy powinno nam się to udać. Bo rozmawianie z nią nic nie daje. Okej, ona ma dosyć skomplikowane ataki, bo jest już bossem. Nie chcę się grać. Ha? Zaskoczona, co? Dobra, zapomniałem, jak się tego unika, ale to nie jest ważne.
Co ty robisz? Próbuję cię ocalić przed samym sobą. Tauriel patrzy przez ciebie. Atakuj albo uciekaj. Okej, ja absolutnie nie wiem, jak tego unikać. Co chcesz udowodnić w ten sposób? Chcę udowodnić, że cię nie zabiję. Walcz ze mną albo uciekaj. Tauriel dziwnie się zachowuje. Przestań. Chcę okazać ci litość. Przestań patrzeć na mnie w ten sposób. Idź sobie, już się zaczynam denerwować powoli. Dobra, skończmy już to przedstawienie. Wiemy, że masz miękkie serce i że w końcu mnie przepuścisz. Ten sad face. Wiem, że chcesz iść do domu, ale... Proszę, pójdź teraz na górę. Obiecuję, że dobrze się tobą zaopiekuję. Wiem, że nie mamy dużo, ale... Możemy tu dobrze żyć. Czemu sprawiasz, że to jest takie trudne? To nie ja. Proszę pójść na górę. I ten sad face. Aha. Szkoda, nie jestem w stanie nawet jednego dziecka uchronić. Nie, rozumiem. Byłbyś po prostu nieszczęśliwy, gdybyś był tu uwięziony. Ruiny są bardzo małe, jeśli się do nich przyzwyczaisz. Nie powinieneś dorastać w takim miejscu. Moje oczekiwania. Moja samotność. Mój strach. Dla ciebie ja je odłożę. Dla ciebie. Jeśli naprawdę chciałbyś wyjść z ruin, nie zatrzymam cię. Jednakże, kiedy wyjdziesz, proszę nie wracaj. Mam nadzieję, że rozumiesz. Okej. Żegnaj, moje dziecię. Szkoda, że nie mogę się do niej odwrócić. A teraz wychodzimy przez mega długi korytarz. Te korytarze są... Ich długość była fajna i nadawała wiele emocji, że jak grało się w nią pierwszy raz, ale w tym momencie są one zbyt długie. Okej, czyli Flowego nie ma w tym podejściu, bo go, jak mówiłem, sekatorem ściąłem. Undertale by Toby Fox. I teraz spotkamy jedne z lepszych w sumie postaci. W sensie ludzie je uwielbiają, ja w sumie też. Czemu mi coś wpadło do oka? Okej, co ktoś mnie będzie teraz śledził? Ktoś. Wszyscy wiemy kto, no ale... Skałą skalę jest za ciężka, żeby ją podnieść. Okej, to jest lekko niepokojące, jakby na to spojrzeć. Idziesz sobie przez las z taką muzyką i słyszysz jakieś szelesty za sobą cały czas. Człowieku. Stary trik z tym... z poduszką pierdziuszką. Czekaj, słyszałeś już o tym kiedyś? Odwróciłeś się, zanim powiedziałem ci. Dziwne.
Jednakże jesteś człowiekiem, prawda? Jestem Sans, Sans Szkielet. Właściwie powinienem być teraz na mojej zmianie i polować na ludzi. Ale wiesz... Nie do końca... Nie do końca zależy mi na tym, żeby kogokolwiek porywać. Jednakże mój brat Papyrus jest fanatykiem polowania na ludzi. Właściwie myślę, że to jest tam. Że on jest tam. Mam pomysł. Przejdź to coś, które niby jest bramą. Tak, przejdź. Mój brat zrobił takie szerokie przerwy między barami. W sensie kratami, że są zbyt szerokie, żeby kogokolwiek zatrzymać. Szybko, za tą... convenient... wygodnie ukształtowaną lampą. Co tam, bracie? Wiesz co, bracie? To już minęło 8 dni, a ty nadal nie zrekalibrowałeś swoich zagadek. Po prostu się obijasz i wychodzisz sobie za swoją stację. Co ty robisz? Patrzę na tę lampę. Jest świetna. Chcesz sobie popatrzeć? Nie, nie mam na to czasu. Co jeżeli człowiek tędy przejdzie? Chcę być gotowy. Chcę być tym jednym. Muszę być tym jednym. Co? I will capture a human. Ja złapię człowieka. Wtedy ja, wielki Papyrus. Będę miał te wszystkie rzeczy, na które zasługuję. Szacunek, rozpoznanie. I będę w końcu mógł dołączyć do Straży Świątyni. Nie świątynnej, tylko... królewskiej, powiedzmy to. Ludzie będą chcieli, żebym został ich przyjacielem. Będę kąpał się w... prysznicu. Będę kąpał się w pocałunkach każdego ranka. Może ta lampa ci pomoże. Sans, nie pomagasz. Leniu. Jedyne co robisz, to tylko siedzisz i cię obijasz. Jesteś coraz to bardziej leniwy każdego dnia. Ej, spokojnie. Zrobiłem dzisiaj tonę roboty. Szkieletonę. Tego nie da się przetłumaczyć, żeby było śmieszne. No weź, no uśmiechasz się. Tak i nienawidzę tego. Dlaczego ktoś tak wielki jak ja musi zrobić tyle, żeby zdobyć jakiekolwiek rozpoznanie? O, naprawdę... Wygląda na to, że naprawdę nad sobą pracujesz. A, że przepracowujesz się... do kości, czy jakoś tak. Och. Zajmę się swoimi zagadkami. A do twojej pracy... Tak, bo... Nie. Dobra, nieważne. Okej, możesz już wyjść. Mogę przejść dalej tak lekko bez rozmawiania z nim? Właściwie to... nie chciałbym cię jakby zajmować tobie czasu, ale czy możesz zrobić dla mnie przysługę? Mój brat ostatnio był trochę gorzej się czuł, miał gorszy humor. Nigdy wcześniej nie widział człowieka i jakby cię zobaczył, to mogłoby mu naprawdę poprawić nastrój. Zrobić mu dzień. Nie martw się, nie jest niebezpieczny, nawet jeśli próbuje być. Dzięki. Do dyspozycji. Dobra, także dotarliśmy do... Teraz Snowdin to chyba było miasto, ale powiedzmy, że dotarliśmy do fragmentu, w którym jest już
tundra tak zwana. Także to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Na razie. Thank you.